Oczywiście zaczynamy od aktualności. Przyszliśmy wam z pomocą, teraz was potrzebujemy. Tak do Amerykanów zwrócił się minister Radosław Sikorski. Szef polskiej dyplomacji udzielił wywiadu telewizji Fox News. Polski minister ocenił sytuację w Ukrainie i zapewnił, że Polska pozostaje najbardziej solidnym sojusznikiem Stanów Zjednoczonych w NATO. Podziękował też prezydentowi Bidenowi i speakerowi Izby Reprezentantów Mike'owi Johnsonowi za przyjęcie nowego pakietu środków na pomoc Ukrainie. Zaznaczając, że zrównuje on wydatki Stanów i Europy na ten cel. Pytany o zbliżający się w lipcu jubileuszowy szczyt NATO w Waszyngtonie podkreślił, że Polska jest liderem przewyższającym nawet Stany Zjednoczone, jeżeli chodzi o wydatki obronne i stara się mobilizować innych sojuszników do wypełnienia zobowiązań do wydatkowania na poziomie 2% PKB. Przyszliśmy z pomocą Stanom Zjednoczonym, kiedy zostaliście zaatakowani 11 września. Sama Polska wysłała brygadę, najpierw do Iraku, później do Afganistanu. Teraz potrzebujemy was w Europie Środkowej, zaapelował na koniec tej rozmowy. A propos końców, to mamy koniec spekulacji, drodzy państwo. Listy kandydatów na europosłów zostały już zamknięte. Przed nami niemal 5 tygodni kampanii wyborczej do Parlamentu Europejskiego. Głosowanie, przypomnę raz jeszcze i będę przypominać do znudzenia, odbędzie się 9 czerwca. Największe polityczne emocje, tak mi się wydaje przynajmniej, szykują się w okręgu obejmującym Małopolskę i ziemię świętokrzyską, bo tam o głosy rywalizować będą była premier Beata Szydło z PiSu, Bartłomiej Sienkiewicz z KO, Adam Jarubas z PSL-u czy Andrzej Szejna z Lewicy. Z kolei na listach Federacji znalazł się, nie zgadną państwo, nieznany raczej jako euroentuzjasta, Grzegorz Braun. W Warszawie z kolei o głosy wyborców będą rywalizować Marcin Kierwiński z Koalicji Obywatelskiej, nasz dzisiejszy gość, czyli Robert Biedroń z Lewicy, czy Małgorzata Gosiewska z PiSu. W czwartek także potwierdziły się spekulacje, jeżeli chodzi o jedynki PiSu właśnie. Na Podkarpaciu listę otwiera, a jakże, Daniel Obajtek, na Lubelszczyźnie Mariusz Kamiński, a w okręgu obejmującym warmińsko-mazurskie i podlaskie Maciej Wąsik. I na koniec, dość zaskakująca, drodzy państwo, informacja dzisiejszego poranka. Adam Bodnar, minister sprawiedliwości, prowadzi nieoficjalne rozmowy z Pałacem Prezydenckim na temat nowej ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa. Celem jest osiągnięcie kompromisu, który pozwoliłby na uniknięcie weta prezydenckiego. W grę wchodzą zmiany dotyczące tak zwanych neosędziów. Tak informuje portal Mani.pl. Jednym z wariantów poprawek do ustawy jest mniej rygorystyczne podejście do neosędziów. Zamiast różnicować ich na podstawie pochodzenia z nadania starej czy obecnej KRS, podobno ma paść propozycja odwołania się do ich stażu orzeczniczego. Takie rozwiązanie miałoby być strawne dla prezydenta Dudy. Negocjacje trwają. Trwa także Ekspres Biedrzycki. Zapraszam państwa. Trochę więcej o tym zwrocie w sprawie KRS-u, drodzy państwo, bo tutaj rzeczywiście dość zaskakująca informacja. Wydawało się, że kwestia Krajowej Rady Sądownictwa będzie absolutnie nierozwiązywalna, bo stanowisko prezydenta Andrzeja Dudy jest nienegocjowalne. Natomiast okazuje się, według Mani.pl, podkreślam, że Adam Bodnar ma prowadzić takie zakulisowe rozmowy ze środowiskiem prezydenta Andrzeja Dudy. Nie wiemy, czy bezpośrednio z samym prezydentem. I przypomnę państwu raz jeszcze, że mają być możliwe pewne ustępstwa względem neosędziów tak zwanych, by Andrzej Duda po prostu nie zawetował tej ustawy, czego wszyscy się spodziewają. Co więcej, na jedną z propozycji Pałac patrzy przychylnie. Sprawa oczywiście KRS-u blokowała pieniądze z Unii Europejskiej dla Polski i dlatego też jest tak ważna dla Adama Bodnara, bo no, jest jedną z takich immanentnych części praworządności w Polsce i tego, że Bruksela zaufała Polsce, że zmiany w tej kwestii zostaną poczynione. Jak wynika z ustaleń dziennikarzy, nieoficjalne negocjacje w tej sprawie trwały także w długi weekend majowy. Jeżeli obie strony, czyli rząd i prezydent, porozumieją się, oznaczać to będzie głębokie zmiany w rządowej ustawie i to właściwie na finiszu prac parlamentarnych, bo trzeba przypomnieć, że przecież ta ustawa jest już w Sejmie. Poprawki mogliby zgłosić w tym tygodniu senatorowie, bo chyba 8 i 9 maja, tak mi się wydaje, to jest termin posiedzenia Senatu. Być może sam Adam Bodnar także, który zasiada przecież w Izbie Wyższej. Jest nie tylko ministrem sprawiedliwości i prokuratorem generalnym, ale także senatorem. W najbardziej optymistycznym wariancie miałoby to wyeliminować ryzyko weta, a jak wiadomo,
obecnej wersji ustawy Andrzej Duda nie akceptuje i nie podpisze z uwagi na różnicowanie w niej tak zwanych starych sędziów i tak zwanych neosędziów z rekomendacji neo-KRS-u ukształtowanej zarządu PiS-u, więc zamiast czy zapisu, czy nie zapisu ma tutaj decydować staż orzeczniczy. Podobno do tego prezydent jest się w stanie przychylić. Tutaj, drodzy Państwo, a propos Unii Europejskiej, no, trzeba dodać, tydzień się nie widzieliśmy, więc pozwolą Państwo, że troszkę opowiem o tym, co w ostatnich dniach się działo. Jarosław Kaczyński stwierdził, że Polska musi być w Unii Europejskiej jako silne i dobrze rozwijające się państwo. Takie odkrycie ze strony prezesa Prawa i Sprawiedliwości. Powiedział on, inaugurując w Kielcach kampanię przed wyborami do Europarlamentu, że właśnie Polska musi być w Unii, że takie są czasy, że musimy być w Unii Europejskiej jako silne, dobrze rozwijające się i doganiające Zachód państwo. Porażkę swojego ugrupowania w ubiegłorocznych wyborach parlamentarnych, porażka, która była do niedawna jeszcze nazywana zwycięstwem, nie wiem, czy Państwo pamiętają, nazwał wypadkiem przy pracy. Tu dokładny cytat. Musimy szybko naprawić to niedobre, smutne dla Polski wydarzenie. Musimy przywrócić Polskę na tę drogę, którą już szła. Tak stwierdził Jarosław Kaczyński. Nie wiem, czy wziął pod uwagę werdykt wyborców z 15 października. No, najwyraźniej się z nim diametralnie i fundamentalnie nie zgadza. A propos tej inauguracji kampanii do Europarlamentu Prawa i Sprawiedliwości w Kielcach, no to tam przedstawiano jedynki i dwójki, tak zwane lokomotywy list wyborczych Prawa i Sprawiedliwości. List, które według PiS-u są nieprawdopodobnie mocne. No ale tych nieprawdopodobnie mocnych jakoś nie było, dwóch szczególnie, bo pan Kamiński i pan Wąsik się pojawili. Natomiast zabrakło pana Obajtka. A dlaczego zabrakło pana Obajtka, tego nie wie nikt. Jedni spekulują, że ucieka przed odpowiedzialnością w kontekście wszystkich informacji, które pojawiły się w kontekście Orlenu. Między innymi tego, że Orlen stracił 1,5 miliarda ponad, bo to chodzi o 1,6 miliarda złotych w kontekście współpracy z Samarem A, przed którym to ostrzeżenia wydawały służby jeszcze za czasów Prawa i Sprawiedliwości. I otrzymał je podobno Daniel Obajtek na długo przed powstaniem spółki OTS, która de facto te 1,5 miliarda złotych otrzymała. Pieniądze przepadły. My tego, co mieliśmy kupić, za te pieniądze nie otrzymaliśmy. Odpowiedzialny według obecnej władzy za całą sytuację jest Daniel Obajtek. No, gruba sprawa, tym bardziej, że Samer A, przepraszam, jest, ma być powiązany z Hezbollahem, więc sytuacja rzeczywiście jest tutaj bardzo, bardzo zagadkowa. Prokuratura miała swoją konferencję w ubiegłym tygodniu i mówiła, że co do samego Orlenu jest już 6 postępowań dotyczących działalności spółki pod prezesurą Daniela Obajtka właśnie. Nie tylko kwestia dotyczy wyprowadzania tych 1,5 miliarda złotych, ale także fuzji, czy też przejęcia, chyba tak to trzeba by było nazwać lepiej, Orlenu i Lotosu. Orlenu z Lotosem, czy też Lotosu przez Orlen. Więc to jest kolejny wątek sprawy. No i okazuje się, że pan Obajtek, no, był poza granicami. Podobno nie pojawił się w Kielcach na tej prezentacji. Politycy PiS-u nabrali wody w usta. Nikt nie chciał odpowiadać na pytanie, gdzie może być były prezes Orlenu i jednocześnie jedynka z Podkarpacia. No ale okazało się, że się pan nam Daniel objawił dzisiaj, drodzy Państwo, na portalu X. Umieścił wpis, takie krótkie nagranie, które informuje nas, że pan Obajtek jest już, cytuję, na kampanijnym szlaku w Bachusz w gminie Dynów. Działamy dla Polski, pisze Daniel Obajtek, ze szczególnymi pozdrowieniami dla tych, którzy szukają mnie na Węgrzech, w Albanii czy w Dubaju. Szczególnie martwi mnie to określenie działamy dla Polski, bo jeżeli pan Obajtek ma zamiar działać w interesie Polski, tak jak działał, tracąc między innymi 1,5 miliarda złotych przez nieprzemyślane lub też przemyślane, tylko w nieodpowiedni sposób inwestycje, no to strach się bać tak naprawdę. No ale oczywiście wyborcy zdecydują. Jedynka z Podkarpacia, taka prawda dla PiS-u jest niemal pewna, więc Daniel Obajtek swojego mandatu w Brukseli także pewny być może. Choć jeszcze jeden wątek, który się w jego kontekście pojawił. Tym razem
dotyczący tajnego gabinetu pana byłego prezesa Orlenu. Gabinetu, drodzy państwo, który był dostępny tylko dla nielicznych pracowników Orlenu. Taki luksusowy pokój, pełen złota, kosztownych mebli. Prezes koncernu miał przyjmować tam gości właśnie z Arabii Saudyjskiej, między innymi. No i okazuje się, że podobno wyposażenie w tej chwili tegoż gabinetu ma trafić na aukcję. Ja nie będę państwa zamęczać teraz liczbami, ale tak przykładowo tylko. Stolik z kamiennym blatem za 15 tysięcy złotych, lampy po 4,5 tysiąca każda, całkowity koszt mebli i dodatków przekraczający 50 tysięcy złotych, ale to nie wszystko, dlatego że na ścianach gabinetu widoczne są obrazy genialnego polskiego artysty Rafała Olbińskiego. Prace tegoż malarza, grafika i twórcy plakatów, ja tylko przypomnę państwu, wahają się nawet do 100 tysięcy złotych, więc rzeczywiście no, mają rozmach, czy tam mieli rozmach panowie w Orlenie. O tym też za chwilę będziemy rozmawiać. I bardzo krótko już, bo widzę, że czas nam się kurczy. Podobno najbliżsi ludzie prezesa Prawa i Sprawiedliwości byli inwigilowani Pegasusem. Przypomnę, że w charakterze świadka wezwani przez prokuraturę zostali Marek Suski, a także Ryszard Terlecki, co potwierdził także w czwartek. I to podobno nie są jedyne nazwiska, więc sytuacja też tutaj bardzo interesująca. I na koniec jeszcze informacja, drodzy państwo, o pół roku Władysława Kosiniaka-Kamysza jako ministra obrony. Polacy go ocenili, no niespełna pół roku, ale niemal. Blisko połowa Polaków, 45,7% ocenia go pozytywnie, raczej pozytywnie 40% niespełna i to jest najczęściej podawana odpowiedź, raczej negatywnie niespełna 20% ocenia Władysława Kosiniaka-Kamysza. I na koniec, no przecież nie mogłabym państwa zawieść, nasz cykl, jeżeli państwo stoją, to proszę usiąść. Znów będzie o pieniądzach, znów będzie o luksusach, znów będzie o tajemnicach finansowych, ale tym razem Tadeusza Rydzyka. Luksusowe rezydencje, polityczne powiązania, nikogo to chyba nie powinno dziwić, jeżeli chodzi o tego pana redemptorystę. Ciche mieszkania, luksusowe rezydencje w stolicy i hektary ziemi, tak czytamy w dzisiejszym tekście wprostu. To jest tylko część majątku, który zgromadziły fundacje i osoby związane z Tadeuszem Rydzykiem. Chodzi o 3 rezydencje w jednym z najbardziej prestiżowych obszarów Warszawy. Każda z nich liczy po 2 kondygnacje i dodatkowo poddasze. Według tygodnika w sumie znajduje się tam 10 apartamentów, 8 o powierzchni około 80 m² i 2 niemal 130-metrowe. Obecne ceny, przypomnę, za metr kwadratowy w tej okolicy to jest mniej więcej 20 do 30 tysięcy złotych, co oznacza, że wartość jednego lokalu waha się nawet do ponad 2,5 milionów złotych. Osiedle zbudowała członkini zarządu Fundacji Lux Veritatis. No i tak, drodzy państwo, ma się sytuacja. Jak państwo widzą, co ma zginąć, nie utonie, a już na pewno nie finansowo. Tadeusz Rydzyk. Na te tematy. No to jest zresztą dobry wątek też do rozmowy z Kazimierzem Krupą. Na pewno go poruszymy. Ale teraz już nie przedłużam i zapraszam państwa na spotkanie z Robertem Biedroniem. Unia Europejska dla mnie to kilka bardzo ważnych wartości. To bezpieczeństwo, to wspólnota i wolność. Jeżeli Polska jest w Unii Europejskiej i Unia Europejska jest silna i zjednoczona, to dla nas to dobrze. Jeżeli Polska jest w Unii Europejskiej, jesteśmy w tej rodzinie Unii Europejskiej, to nie musimy się bać i drżeć o życie naszych bliskich. Dlatego kluczowe jest to, aby tego 9 czerwca zagłosować na Lewicę, bo Lewica stoi zawsze za tymi, którzy są z tyłu. To jest, proszę państwa, mocna drużyna. Naprawdę mocna. I ona pokaże, że wygra. I ona jednocześnie pokaże, że w Parlamencie Europejskim, tym nowym, daj Boże, bardziej rozsądnym niż ten, który jest dzisiaj, można bardzo wiele zdziałać. Jeszcze raz powtarzam, musimy walczyć, twardo walczyć, przekonywać innych, żeby szli do wyborów i żeby głosowali na naszą listę. Zwyciężymy! Parlament Europejski to nie może być miejsce dla lunatyków. Parlament Europejski nie może być miejscem dla idiotów politycznych. I powiem wam, ktoś powie, że używam niepotrzebnie mocnych słów. Ale to nie są mocne słowa. Bo tak naprawdę pytanie jest, czy to, czego jesteśmy czasami świadkami, także u nas w kraju, ale też w całej Europie, to czy to jest brak rozumu,
Czy to jest ten polityczny idiotyzm? A może to jest zdrada? I my mamy na to już niestety gotowe odpowiedzi. Część polityków z byłego obozu rządzącego wybiera się do Europarlamentu, no bo no panowie, nie wiem, Wąsik, Kamiński szukają złudnego bezpieczeństwa. No my wysyłamy za nimi Kierwińskiego i w związku z tym to będzie... Marcin, wybacz ten żart, ale on się oczywiście sam narzuca, ale mówiąc zupełnie serio. Takich ludzi, którzy wyjeżdżają z Polski z piętnem, kradzieży, przestępstw, nadużywania władzy, kto ich będzie, ja już nie mówię o innych umiejętnościach, ale już nie będę litościwie milczał, kto ich będzie słuchał w Parlamencie Europejskim?